Ten produkt nie dość, że zajarał mnie, to jeszcze mój Wojtek się nim szczerze zainteresował. Nadal nie byliśmy na Spider-Manie w kinie, ale Ewa ma Spider-Żel na paznokciach. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Neonail miało już czarny i biały Spider-Żel, ale wypuściło właśnie 4 nowości w neonowych kolorach. W tym filmie pokażę Wam nie jedno, nie dwa, ale 4 rodzaje zdobień, które wykorzystują 4 różne techniki przy użyciu właśnie Spider-Żeli. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to lepkie cuda działa bardzo intuicyjnie i po pierwszych próbach bardzo łatwo jest wyczuć, jak się nim posługiwać. Spider-Żel fajnie się sprawdza, jak zdobimy prawie goły paznokieć, na przykład tylko z bazą, ale cudownie wygląda na każdym kolorze, jaki sobie dosłownie wymarzycie. Ja w dzisiejszych zdobieniach posłużyłam się przepięknymi, nasyconymi kolorami letniej kolekcji San Marin Neonail. No to lecimy, najpierw zaczniemy od moich dłoni. Paznokieć jest przygotowany, a na nim leży baza proteinowa. Na nią nakładam półprzezroczysty lakier w waniliowym kolorze, na który trafia następnie top velour. Przecieram cleanerem warstwę lepką i paznokieć jest gotowy na Spider-Żel. Do tego wybrałam 3 kolory, które będą w siebie przechodzić. Zaczynam od różowego. Zanurzam końcówkę sondy w Spider-Żelu, nabieram na nią odrobinę produktu, po czym przeciągam ją nad paznokciem. Powtarzam tą czynność kilkukrotnie. Mam też w pewnym momencie rozciągniętą sieć kilku niteczek na paznokciu i cały czas razem z nimi robię ruchy okrężne. Przed nałożeniem kolejnego koloru czyszczę sondę przy użyciu wacika bezpyłowego i cleanera. Kolejny kolor to pomarańczowy. Powtarzam nim te same ruchy, nakładając nitki Spider-Żelu odrobinę wyżej, aby utworzyły gładkie przejście. Fragmenty Spider-Żelu, które mam na skórkach, czyszczę przy pomocy pędzelka i cleanera. Trzeci kolor to żółty. Jego używam najmniej i nakładam nim najcieńsze niteczki. Przez to, że Spider-Żel położyłam na top, to jest on wyraźnie wystający i wypukły. I to jest właśnie efekt, do którego tutaj dążyłam. Chciałam, żeby moje paznokcie wyglądały jak taki mały, artystyczny nieład. Spójrzcie też na inne moje propozycje kolorystyczne, w których używałam Spider-Żelu, robiąc właśnie proste albo delikatnie łukowate linie. Spider-Żel nadaje się nie tylko do robienia prostych linii, ale łatwo i szybko można nim zrobić figury geometryczne. Jako bazę użyłam koloru Wear Bikini, a zdobienia wykonałam Spider-Żelem w kolorze Neon Yellow. Sprawa jest prosta. Nakładam odrobinę Spider-Żelu, kto policzy, ile razy to słowo powiedziałam w tym filmie, na sondę, przeciągam go do odpowiedniej długości paznokcia, a następnie ostro zawracam i kładę cienką linię na wzornik. Kluczem tego wszystkiego jest zdecydowany ruch. Zawijam nadmiar Spider-Żelu o sondę, delikatnie też odciągając wzornik tak, by ten sam Spider-Żel po prostu puścił się końcówek paznokcia. Zabieg ten powtarzam gdzie chcę i ile chcę. Narobiłam tutaj trochę tych trójkątów, tak żeby był taki tutaj geometryczny, żółto-fioletowy, trójkątowy chaos. Spider-Żel jest spoko przy takich wzorach, bo malując linie pędzelkiem i lakierem, nie jesteśmy w stanie zrobić ich aż tak równych i tak cienkich dosłownie. No i przez to całość jest prostsza i wymaga dużo mniejszego doświadczenia i precyzji. Dobra, całość teraz tego zdobienia pokrywam topem velour, aby pokazać Wam opcję, jak wygląda Spider-Żel, który nie wystaje ponad powierzchnię paznokcia, ale jest z nią właśnie zrównany. Kolejna propozycja powstała na bazie koloru Keep Pink, który przykryłam topem velour i użyłam Spider-Żelu w kolorze różowym i białym. Dzięki użyciu topu w tej kolejności wzór będzie wypukły. Przecieram top po utrwaleniu w lampie, żeby pozbyć się lepkiej warstwy. Używając białego Spider-Żelu, przeciągam go od jednej do drugiej strony i tą samą czynność powtarzam, tworząc X z przecięciem wypadającym z boku paznokcia. Powtarzam czynność kilka razy, dobierając linię tak, żeby każda była troszkę innej grubości. Dzięki temu całość będzie wyglądała jak rozbłyski, motyle, kolorowe linie, jak kto to lubi nazywać. To samo powtarzam kolorem różowym, żeby wzór po prostu stał się bardziej przestrzenny i ciekawy. Utrwalam w lampie i gotowe. Zobaczcie moje inne propozycje tego typu. Strasznie podoba mi się klasyczek czarny z białym rozbłyskiem. Wygląda prawie jak gwiazda. Ostatnia propozycja to kreski z kropeczkami. Bardzo delikatny, piękny wzór. Na podstawie daję kolor Natural Beauty. Utrwalam lakier i przecieram go cleanerem, a wzór robię białym Spider-Żelem i białym lakierem.
Zaczynam od namalowania prostych linii. Kiedy widzę, że linia staje się już cienka w pewnej długości paznokcia, można powiedzieć, urywam ją bardzo szybkim oddaleniem sondy od paznokcia. Staram się trzymać tego, by linie były równoległe lub prostopadłe do siebie i w dodatku w większości bardzo cienkie i delikatne. Kiedy moje linie są gotowe i utrwalone, nabieram biały lakier na tę samą sondę i stawiam mniejsze i większe kropeczki, tak żeby pasowały proporcjonalnie do moich linii. Nie ma tutaj też żadnej reguły, działam intuicyjnie. Całość zabezpieczam topem welur, żeby była gładka i matowa. Zobaczcie, gotowy wzór, no i siostry w innych kolorach. A wy natychmiast mi napiszcie, która opcja najbardziej przypadła wam do gustu. Jeśli szukacie więcej inspiracji, to klikajcie w playlistę na ekranie. No i hashtagujcie swoje prace Red Lipstick Monster, żebym mogła zobaczyć i być z was dumna. Wojtek też. On też jest dumny.